Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie, nazywam się Pomidorowy.pl, a was chciałbym zaprosić na kolejny odcinek z Zagrajmy w Harry Potter i Komnata Tajemnic na peceta. No i cóż, co żeśmy ostatnim razem robili? Z tego co pamiętam, to zaliczyliśmy sobie wyzwanie Spongify, tak, ostatni raz robiliśmy wyzwanie Spongify, czyli między innymi właśnie to, co widzicie teraz i dzięki temu, że nauczyliśmy się czaru Spongify, mamy srebrną kartę. I przy okazji możemy stąd odbić się na samą górę prawie, że. No, tak więc tyle chciałem wam zaprezentować. I kogo żeśmy zdobyli? Alberta Toadhill 1391-1483. Zwyciężczyni otwartych mistrzostw Anglii w czarodziejskich pojedynkach z 1430 roku. Wsławiła się pokonaniem faworyta Samsona Wiblina za pomocą czarów wybuchania. Okej. Ale nie o tym, moi drodzy. Wow. Schody mnie tutaj. Ajajaj, porwały. Dobra, nieważne. Zanim pójdziemy sobie podliczyć punkty, to warto byłoby, no nie wiem, chociażby pójść i zeksplorować sobie błonie Hogwartu, czyli między innymi z tych wszystkich sekretów i tak dalej. I potem możemy przejść do wątku fabularnego. Myślę, że to jest dobry pomysł. Mam nadzieję w ogóle, że dzisiaj mój głos będzie w miarę słyszalny, dlatego że ostatnio, znaczy nie mówię, że ostatnio był niesłyszalny, ale można by powiedzieć, że przez to, że zacząłem tam troszeczkę bardziej montować, to przez to, że jestem troszeczkę ciszej, to brzmi jakbym gadał pod wodą. Nie wiem dlaczego. No i mamy kolejną brązową kartę swoją drogą. Arkhide Alderton, 1568-1623. Wsławił się wysadzeniem w powietrze wioski Little Dropping w Hampshire podczas próby wyczarowania tortu urodzinowego. O kurde, ale zadymiasz, ja pierdzielę. Swoją drogą zostaje nam już tylko, żeby was nie skłamać, jak mogliście zobaczyć, 7 brązowych kart. 7 brązowych kart i mamy już wszystkie karty czarodziejów zdobyte. 2 na 8, dobra, więc zaczynamy sobie tutaj krótką eksplorację. Jak widzicie, teraz możemy użyć Spongify'a i zdobyć tą oto brązową kartkę. Kartę. I kogo tym razem mamy? Josunda Skies, 1915, czas obecny. Jako pierwsza i jedyna przyleciała nad Atlantykiem na miotle. No i proszę. Oj, przypadkowo wypiłem ten eliksir wiganowy. Tak, wiganowy, dokładnie. I tu mamy kolejny secret. Tak, jak już eksplorujemy, to eksplorujmy do końca, żeby już było to wszystko z głowy. Ale widzę, że z tego secretu nie dostaliśmy żadnej karty, a szkoda, bo byłoby fajnie, gdybyśmy dostali kartę. I idąc tutaj, co będzie? O, tu będzie może karta. Nie, tutaj mamy z kolei znowu fasolki. 4 na 8, czyli mamy jeszcze 4 sekrety do ogarnięcia. I wtedy będziemy mieli wszystko z głowy i będziemy mogli zabrać się za wątek fabularny. Chyba, że dzisiaj zrobimy sobie taki bardziej luźny odcinek i zabierzemy się za exploring tych wszystkich rzeczy, żeby po prostu mieć już to wszystko z głowy. Bo swoją drogą udało mi się prześcignąć ślizgonów i to zobaczcie, o ile punktów. Tak więc, no, rywalizacja jest dosyć sroga, nie będę tego ukrywał. I teraz tak, tu mamy Spongify'a, fajnie wszystko. Hej, Harry, chcesz pohandlować? Nie, na razie nie chcę handlować, wybacz. Ale coś było związane z Lumosem tutaj, z tego co przynajmniej pamiętam. I zobaczmy, czy aby na pewno moje przypuszczenia się sprawdzą. Mamy sobie Lumos. I nie wiem, czemu mi się wydaje, że tutaj gdzieś jest jakieś przejście. Chcesz pohandlować? A, widzicie? Dobrze, skojarzyłem. Kolejny sekrecik. Bardzo dobrze. Srebrna karta. Kolejna zresztą. Mirabella Plunkett. 1839 do czasów nieznanych chyba. To chyba tak, NN to chyba były nieznane. Znana z wakacyjnego romansu z Trytonem z Loch Lomond. Gdy rodzice zabronili jej małżeństwa, zamieniła się w łupacza, nigdy jej nie odnaleziono. W łupacza się zamieniła. Kurde, to trochę grubo, nie będę tego ukrywał.
Okej, okay, tu mamy... Dobra, skoro mi się Lumos skończył, to chyba tu powinien być czar, żeby odblokować sobie Alohomorum, co nie? Nie, tutaj nie ma takiego czaru. Ale tam coś jest, w środku, bo jest takie dziwne... Dziwnie tak ściana wyglądała, więc wydaje mi się, że tam na bank coś jest. I wypadałoby to zbadać, więc dlatego rzucamy sobie Lumos. I szybko sobie ogarniamy tą płytę, którą mamy zablokowaną. Chyba, że to tutaj gdzieś będzie, ale no wątpię, zobaczymy. Chcesz pohandlować? Nie, na razie nie chcę handlować, dziękuję za propozycję, ale nie skorzystam z tej propozycji. Pyk, 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 pyk. No właśnie, tutaj coś jest, ale żeby to odblokować, to wypadałoby coś odpalić. Tylko pytanie, co? Hej, Harry! Chcesz pohandlować? No właśnie. Nie wiem za bardzo, co mogę tutaj odpalić, bo... Kurczę pieczone, no jest taki malutyniki problem. O, tam coś jest, patrzcie. O, teraz coś się udało odpalić. Bo przez chwilę nie widziałem tego, kurde, żeby była ta, wiecie, animacja z kłódką, więc dlatego się tak zastanawiałem, o co chodzi. Ale no jak widać, troszeczkę inaczej to teraz wygląda. I tu mamy secret. Kolejny zresztą. I kolejna srebrna karta. Ja pierdziule, jeszcze tylko jedna chyba, no nie? Tak, i będziemy mieli trzeci klucz. Joskelind Watcock, 1911, czasy obecne. Ścigający drużyny Quidditcha Pudlemer United. Ustanowił rekord bramek sezonu przeciw Ballycastle Bats, 1931. Okej. Okay. To już mniej więcej wiemy, o co chodzi. To skoro tu mamy secret ogarnięty, to zostaje nam jeszcze tylko dwa sekrety. Hey, Harry, chcesz pohandlować? Mamy najlepsze ceny. Nie, nie chcę z wami handlować, wypad z baru, jak to się mówi. I teraz tak. Kurde, cały czas nie daje mi spokoju tamta płyta ze Spongify'em, bo tam na bank coś jest. Zawsze jest tu bardzo ciepło. A, to jest cieplarnia, dobra, wywalone w cieplarnię. Myślałem, że to jest jakieś kurde przejście na drugą stronę, a zapomniałem, że to do cieplarni prowadzi. Ale tutaj chyba coś jest. Ha, widzicie, kurde. Secret. Siódmy. Tak jest, siódmy secret, kurde. To już będziemy mieli błonie Hogwartu zaliczone sobie. No proszę, trzeci klucz mamy z czterech zdobyty. Jeszcze tylko 10 srebrnych kart. I będzie elegancko. Dobra, kogo tutaj mamy? Cyprian Jodl. 1312 do 1357. Jedyny sędzia Quidditcha, który zmarł podczas meczu, nigdy nie wykryto sprawcy, choć przyjmuje się, że był na widowni. Ciekawe, o kogo może chodzić. Nie wiem. Ja nie wiem, o kogo może chodzić. Jeżeli wy wiecie, to dajcie znać w komentarzu na dole. O kogo tutaj może im chodzić, bo mnie to naprawdę bardzo zastanawia. Nawet bym powiedział, że za bardzo mnie to momentami zastanawia. No ewidentnie coś jest tutaj nie tak. Coś mi kurde tutaj śmierdzi, jeżeli chodzi o ten ostatni secret. Bo tu możemy Spongify'a użyć, wszystko fajnie. Ale... O! Patrzcie, trzeba było stanąć tylko na tym, a ja się tak zastanawiałem w ogóle, o co chodzi, nie? Myślałem, że myślę tutaj z Lumosem czy coś. Halo, halo, czemu mi się tutaj rozładowała kamerka? Nie rozumiem. Lol, kamerka mi się rozładowała. W każdym razie, udało nam się kartę zdobyć. Jest to Dunbar Oglethorpe. 1968 do czasu obecne. Przewodniczący Związku Działaczy Ligi Quidditcha. Okej. Okej. I tutaj mamy wszystkie sekrety zebrane. Elegancko. Oto główny hol. No to bardzo fajnie. Mamy 6 na 12 sekretów, więc
Moglibyśmy tutaj oczywiście pozbierać jeszcze więcej tych sekretów. Ale czy ja chcę w sumie? Zróbmy tak. Czemu by nie? Skupimy się teraz na sekretach, a potem będziemy mieli już tylko gładkie przejście w sumie. Bowman Wright. O, to jest postać z kamienia filozoficznego. Z jednego z wyzwań bezgłowego Nika. 1492-1560. Znany z prac nad ulepszaniem złotego znicza. Jestem ciekaw, czy Bowmana Wrighta znajdziemy jeszcze w komnacie tajemnic na PSA1. Bo przecież będzie trzeba ograć jeszcze komnatę tajemnic na PS1. I czy coś tutaj jeszcze nas ominęło? Tu coś jest. Ale tu chyba byliśmy. Tak, tu byliśmy, bo to pamiętam, że zdobyłem sobie w nielegalny sposób ten secret. Znaczy, w nielegalny, no w legalny sposób, ale no trochę za wcześnie się tu dostałem, więc... Ech, wiecie o co chodzi. Dobra, tam jeszcze nie idziemy, bo tam nas nie chcą jeszcze. Tam potrzebujemy jeszcze jednego klucza i wtedy będziemy mogli się udać tam właśnie. Szukamy teraz jeszcze Spongify'a. Bo na pewno gdzieś tu będzie jakiś Spongify, dzięki któremu będziemy mogli dostać się wyżej. O, tu nawet jest Spongify. No tu też już byłem. Tak, tu się na dół schodziło, bo tu były lekcje z tym cymbałem. Tu mamy sekrety już obadane. Ale tu mnie nie było. Haha, widzicie? Kurde. Tu są nawet dwie skrzynki. Ale kogo mamy tym razem? 33 na 40. Miejmy to na uwadze, bo jeszcze tylko 7 kart i będziemy mieli 4 klucze. Artemista Lufkin, 1754-1825. Pierwsza czarownica, która została ministrem magii. Okej. Okay. Ciekawa historia. A tu chyba jest 9 secret, co nie? Nie, 8 nadal. Aha, czyli to są... Czyli to jest jeden secret w dwóch miejscach, okej. Okay. Można i tak w sumie. Nie mówię, że nie. Oj, o kurde! Ej, nie robi się tak. O, tu jest jeszcze secret, jak widzicie. 9 na 10. No to jeszcze jeden. Jeszcze jeden i będzie Picobello. I nie zdziwiłbym się, gdyby to był tutaj, ale no niestety nie tutaj. Niestety, peszek się mówi, jak to się mówi. A, tutaj jest ta cała pielęgniarka. Tu byłem. Tu coś jest. No proszę państwa. Coś musimy tu odkryć. Bo to nie może być tak, że tutaj mamy ten nieodkryty teren. A tam jest ostatnia karta przecież u góry na nas czeka, więc może tu chodzi właśnie... A, to tam wywalone w to, co ty gadasz. Powinnaś się cieszyć, że odwiedzam twój szpital, dlatego że, no, nie oszukujmy się, ale... Jakbym ja nie odwiedził twojego szpitala, no to trochę kiepsko by było. I teraz tak. Lumos. Raz jeszcze patrzymy. I tu ewidentnie coś musi być. Coś tu jest na rzeczy, kurde. A, widzicie, właśnie. Mówiłem? Ja kurde doskonale wiem, co tu się dzieje, co się święci.
I dlatego robimy pyk. I dostajemy się do ostatniego sekreta. Właśnie tak. Tak to się właśnie robi. 10 na 10, proszę bardzo, elegancko. Chauncey Aldrich. 1342 do 1379. Pierwsza znana ofiara smoczego trądu. No, smoczy trąd troszeczkę przypomina, kurde. Co mi przypomina? Jaką mi chorobę przypomina? Mam jakąś chorobę na końcu języka, którą mi to przypomina. Ale tak czy siak mamy 10 na 10 sekretów i w błoniach Hogwartu też mamy wszystkie sekrety, więc tam mogę już z wielką dumą powiedzieć, że mamy zrobione co trzeba. I możemy opuścić te miejsce, więc teraz tylko pozostaną nam w samym Hogwarcie sekrety. Bo będzie ich 6 na 12 mamy, z tego co dobrze pamiętam. Ale to mówię, myślę, że dalszą część fabuły sobie zostawimy na następny odcinek. Taki, to będzie bardziej taki luźny, bonusowy odcinek, więc jak ktoś, nie wiem, nie chce oglądać, bo czuje się urażony trochę, że nie jest to odcinek ten główny, gdzie przechodzimy fabułę, no to przepraszam. Tak naszła mi ochota zrobić coś bardziej luźnego. Miejmy nadzieję, że nie będziecie mi mieli tego za złe. Bo szczerze, naprawdę, czasem trzeba troszeczkę luźniejszego klimatu wprowadzać, no nie? A tak to przynajmniej mamy czas na spokojnie poeksplorować ten Hogwart. Dokładnie, tak. Tak więc dla osób ciekawskich nagrywam to w środę. Jest dzisiaj chyba 7 kwietnia, dobrze liczę? Chyba tak, 7 kwietnia dzisiaj jest, no i sobie nagrywamy kolejny odcineczek. Jest wszystko w porządku, jestem wręcz zadowolony. Jestem niedaleko wyzwania Rictus Sempra. A, tu było Rictus Sempra, ja zawsze szukałem tej Rictus Sempry, żeby te punkty podbić, ale się okazało, że no, było to bezcelowe, bo jednak tutaj jest Rictus Sempra. Dobra, więc schodzimy w dół. W drodze do lochów, z tego co wiem, chyba są wspólne sekrety. Tak, jest 8 na 12, więc to są wspólne sekrety. A, ten sekret już mamy odkryty. Aha, dobra, dobrze wiedzieć, że już mam go odkrytego, bo tak coś mi się wydawało, że jednak nie bez powodu nie było tego dźwięku, no nie? Ale skoro już jest, no to... Znaczy, skoro już jest odkryty ten secret, no to nie mamy czego się martwić, tak mi się wydaje. Tu coś jest u góry. Tu coś mi, kurde, śmierdzi. Jakby tam można było się dostać. No, ale póki co nie widzę, żebyśmy mogli gdziekolwiek czar rzucić, więc troszeczkę słabo. Ale tu jest ten Lumos. Możemy tam pójść, okej, fajnie. Ale czy czasem nie ma tutaj nigdzie jakiegoś tego? O, siema. Nie, nie chcę handlować, nara. To sala do lekcji eliksirów. Lepiej uważać na stępa. Tam nic nie ma, dobra, bo pamiętam, że tutaj było ten. Ale myślałem, że tu jakiś Spongify wejdzie na pełnej czy coś. A tu jednak nie. Jednak słabo. To nic, to pozostaje mi jeszcze tylko jedną rzecz zrobić. Właśnie, przecież tu coś jest. Halo. Tu jest przecież secret. Zapomniałem, że jeszcze tu jest to miejsce. Widzicie? Dzielić na 12, elegancko. Wendelina... Dziwaczna, średniowiecze. Znana z tego, że tak bardzo bawiło ją palenie na stocie, iż pozwoliła się złapać 14 razy w różnych okolicznościach. Aha, czyli lubiła się podpalać. Okej. Niektórzy tutaj są naprawdę dziwni w tych kartach. Nie będę tego ukrywał. Kumajcie to. Dawać się złapać tylko po to, żeby dać się podpalić. No, co trzeba mieć w głowie, tak szczerze? Lub czego nie trzeba mieć w głowie, żeby takie akcje robić? Naprawdę, mnie to zastanawia.
Zaczynam podważać naprawdę zdrowie psychiczne, co po niektórych ludzi. Drzwi są zamknięte. No drzwi są zamknięte, już tutaj nie wrócimy, choćbyśmy chcieli się zesrać. Tylko pytanie... Ten, tutaj też są. No, tutaj też są zamknięte. Teraz pytanie, gdzie ja mogłem zostawić pozostałe te sekrety? Bo ja nigdzie nie widzę tutaj żadnego Spongify ani nic. A gdyby coś było, no to już dawno bym mógł tam się dostać do góry, więc... Podejrzewam, że nic nie ma tutaj. 9 na 12, cały czas. Trzeba to kontrolować, no nie? Dobra. Wiem, gdzie chyba... O, tutaj jeszcze mnie nie było. A właśnie. 10 na 12, widzicie? Jeszcze tylko, że tak powiem, dwa sekrety nas dzielą od tego, żeby zakończyć ten odcinek. Bo tak, za niedługo sobie odcinek zakończymy i potem już przejdziemy po prostu do konkretów, zwanych jako dalsza część fabuły. Tu nic nie ma, tu nic nie widzę. Okej, możemy iść w takim razie. Nic tu po nas. To wielka sala, gdzie odbywają się wszystkie ceremonie i pojedynki. Nie wiem, czemu mi się wydaje, że tutaj coś zostało też pominięte. Ale dobra, mogło mi się tak wydawać. Mogło mi się tak wydawać, bo widzę, że tutaj nie mogę nic... żadnego czaru użyć. Jest trochę słabo. Tutaj też już nic nie ma. Tu co trzeba było zrobić, to zrobiłem. Może tam do góry? Nie, tam do góry też nie wolno. Dziwne. Myślałem, że tutaj jest taka zapadnia, ale niestety nie ma. A może tam? Nie, tu nic nie ma. By można było wejść jakkolwiek, ale nie można. A tu już byłem chyba. Ta, tu nawet było otwierane, więc... Sorry. Sorry, jednak nie tutaj. A może tu gdzieś secret jeszcze będzie? Nie zdziwiłoby mnie to. Dobra, skipujemy to, bo nie chcę słuchać tego, co ona ma do powiedzenia. Tu mamy... Aha, to tylko jedna fasolka. To tak słabo bym powiedział. Nie spóźnij się na lekcję, Harry. No ale spoko. Percy. Tak, to był Percy, czyli jeden z prefektów, którzy mnie bardzo irytowali w kamieniu filozoficznym. Ach, ten kamień filozoficzny na PS2. Same piękne wspomnienia. Tak. Same piękne wspomnienia, no. Co jeszcze? Czy w tej bajce te smoki latały? No tutaj też byłem. Czułbym się dużo lepiej, gdyby... Nie wiem, powiem wam szczerze, nie wiem. Nie wiem, gdzie może być jeszcze coś schowane. Bo ja patrzę tutaj po wszystkich tych, ale kurde, ciągle brakuje tych... sekretów, no. Ile? Dwóch sekretów brakuje, no. No już moglibyście sobie to darować, moglibyście powiedzieć, gdzie są te sekrety. Nie zdziwiłoby mnie to, gdyby się to okazało, że w lochach gdzieś faktycznie zgubiłem, no ale... No nie widzę tutaj. Ale nie, czekajcie, tu coś jest. Halo, halo. A, widzicie, kurde? No proszę, proszę, kurde, i co wy myśleliście, że ja to pominę? 11 na 12, super. Mopsus, starożytna Grecja. Wróżbiarz, który pokonał jasnowidza Kalczasa w pojedynku przepowiadania. Aha, czyli kurde, jasnowidz pokonał innego jasnowidza. Cóż za piękna historia wyssana z palca.
Nie, autentycznie, to jest taka historia trochę wyssana z palca. A tak samo jakby Jackowski, nie wiem, miał się z kimś też pojedynkować na to, kto pierwszy otworzy trzecie oko w dupie. Jakkolwiek, kurde, bracie, jasno widzę Jackowskiego jako, nie wiem, legitne źródło, to naprawdę ktoś musi mieć smutne życie. Ale to szczegół. I co, nie ma tutaj nigdzie ścieżki? Żadnej? Nic? Nul? No tu już byłem, to akurat pamiętam, że tu byłem. Ciągle brakuje jednego secreta, nie wiem gdzie on jest. A bardzo bym chciał wiedzieć gdzie on jest. Bo tu już mamy prawie wszystkie secrety zebrane. Może jakiś obraz? Nie no, wszystkie wczaruję i... Znaczy we wszystkie czaruję i nie mogę tutaj żadnego zlokalizować. Dobra, moi drodzy, to co? Ja chyba będę powoli kończył. Nie ma co, kurde. Ja sobie to na spokojnie znajdę, ten ostatni secret. I będziemy się widzieli już w tym takim normalnym odcinku, nie takim bonusowym, gdzie eksploruję sobie Hogwarts. Tak więc zobaczymy się w sumie w tym głównym odcinku następnym, gdzie już przejdziemy do wątku fabularnego dalej. Taki jeden odcinek przerwy dobrze zrobi w sumie, takiej przerwy. No, tak więc to by było na tyle. Dziękuję za uwagę. Widzimy się w kolejnych odcinkach z Harry'ego Pottera i Komnata Tajemnic i nie tylko. Yo!